właśnie wyszliśmy z ryneczku, wychodzimy na... Cóż, nawet nie wiemy, nie wiemy, gdzie wychodzimy tak właściwie. Jest tutaj ze mną Max, jest Masło, jest Mikołaj, Mateusz i Ignac. Tak. Właśnie pytanie, gdzie my zaszliśmy w ogóle? Tu jest kozel. Czemu nie zrobiliśmy pięści znowu? Za review zrobimy, spokojnie. Pięście znowu. Okej. Mikołaj, czy to... A nie, to nie jest to, co chcieliśmy. Tak, bo generalnie my teraz z Mikołajem szukamy miejsca do kalisteniki, żeby potem móc wieczorkiem coś poćwiczyć, jeśli się uda. Póki co nie ma, ale cóż, zwiedzamy dalej. To jest stylówki przygotowani przed występem. Póki co to flexing. Tak. Rozgrzewka przed tym. Ej, czekaj! Położymy kapelusz, niech ludzie płacą datki. Nie, no zaraz, to policja przyjdzie, kurwa. To jest nielegalne. Dobra. Ale po prostu sobie położył czapkę. No tak, to po co mi... Ale tak, ale wiesz jak to wygląda. Głowa się poci, tak. Jest, idzie. No, ale dobrze. Ty, ja spróbuję, czyli makaka może? Nie makaka? Wiem. Makaka. Una makaka. Nie, no to... Czekaj. Nie jest rozgrzanko, to ciężko. Jeszcze Ignas chce? Tutaj wosk z ręką. Nie ma nic? Nie ma. Nie wiem, to jest ściganie. Takie coś bokiem poszło. Bardziej bokiem niż tego. Dobra, będzie trzeba się rozciągnąć. Więc chwilę przerwy. Wszystko z gotyjka będzie dochodzić. A tutaj wchodzimy już na jakiś kolejny ładny plac. No mówię, że za moje ciego pomnik. Tak, być, no. Kolega zna się na historii, Mateusz, oczywiście. A tutaj mamy kościół. Tutaj widać konie są. Bardzo, kurczę, Zamość jest bardzo ładnym miastem, trzeba przyznać. Takim górzystym. Idziemy teraz do Społem. Tutaj mamy park miejski. Są te legendarne teatry rzymskie. Aha, takie jak kiedy w starożytnych czasach budowali w Hajnówce. No dzisiaj widać świetny ten obiekt architektury. Amfiteatr Hajnowski. O, mamy lodziarnię. Słońce, bruk, ciepłe, wygazywane. Tymbark, lemoniada? Dokładnie. Póki co odpoczywamy sobie w trakcie czasu wolnego. Ze mną jest Masło, dalej jest Kola oraz nasza trójka chłopaków. O. Zaraz się widzimy z Justyną i co? Zobaczymy, co dalej. Obiad. Obiad. Smaczna jeścia, czy coś. Tak. My sobie zjemy, potem oby była próba, bo lawonich i dalej nie mamy. Znaczy, mamy, ale nie potrafimy. I nie znamy końcówki. Spora część nie zna. O, i wycieczką przechodzimy dalej. Obecnie właśnie jemy obiad. I tutaj Max zaraz zrobi wam recenzję naszego obiadu w hotelu Zamojskim. Witam, tak, gastro na pierwsze piórka. Już w kolejnym ujęciu można tutaj zauważyć, co to jest, pieczeń? Chyba tak. Bardzo dobra. Coś grzybowy. Znaczy wydaje mi się, że to jest za dużo grzybów. Mieliśmy poprzednią zupę grzybową. Mhm. Sos grzybowy, więc może mi się wydaje, że dużo grzybów. Pire, perfekcyjne. Sałata, może się wydawać się tu jakiś... jakieś kapusty, znaczy no, sałaty, ogórków, ale tam jest chyba jakiś sos, wyczuwam czy nie. Tak, tak, czuć to. Sosik jest taki delikatny. No, ogólnie, mega super. Polecam serdecznie. Hotel Zamojski, a to był ten gastro. Następna scena. Widzowie, jest pochczamp, lody termowe. Zaraz będziemy sobie wybierali. Jesteśmy już po zakupie. Jak widać, ja wziąłem cytrynę, truskawkę. Co ty, Patryk, wziąłeś? Truskawka, śmietana. Okej. Okay. Co tu mamy? Słony karmel z śmietanka. Tu? Słony karmel z cytryna, on też. Jasne. Właśnie cytrynę tak nie wiem, czy oddaję. Ale ogólnie, że darmowe, no. Nie no. Tak, darmowe lepsze. Taki event. Tutaj w ramach jakiegoś programu jest. Mhm. Wiesz, dofinansowanie z Unii poszło i mogą sobie pozwolić na takie rzeczy. Dobra, wracajmy do tego. Do zimnego hotelu, bo tutaj to jest... Aj. Szkoda gadać, dobra. Więc się przenosimy. Teraz obecnie idziemy na próbę. Sytuacja jest dość ciekawa, bo uczymy się końca lawonichi. Tak właściwie. Nastroje są świetne, każdy się już najadł. Co Max powiedział już. Nie uczymy się, a przypominamy. Przypominamy wszystko, jak najbardziej. Tak, mamy wszystko gotowe. I tak, to i bardzo elegancko wszystko w cieniu. Będziemy się uczyli. Ciekawostka, widzowie. Na występ nie mieliśmy ławki. I co wymyśliliśmy? Zapytaliśmy się najpierw Wedla,
Oni powiedzieli, żeby zapytać się Straży Miejskiej. Oni powiedzieli, żeby zapytać się dyrektora wydarzenia. I dzięki temu teraz mamy łapkę, którą niesiemy za kulisy. Nareszcie tam widzimy. Zapraszamy na kulisy programu Nasze Tańce. Dokładnie, tak wygląda garderoba. Tutaj mamy Maxa, który się szykuje. Mamy resztę chłopaków. Występ mamy za około pół godziny. Tak, więc czekamy. Zaraz jeszcze może pójdziemy tam na widownię, popatrzymy jak występują inne zespoły. No przywincie, to maszyna cała. No tak, tak. To było takie czarne, tak. Tak, tam dopasowanie było. A ty jest wypasowałeś? A po co? Słuchaj. Nie potrzebuję. Czarne są, w miarę są. Potrzebujesz. Nie. Przed występem, panie Pawle. Kurczę, no jest ciekawie. Naprawdę nie wiem, czy stres jest. No, fakt, że wydarzenie jest duże. Słońce praży okropnie. Nie wiem, jak my wystąpimy. Ma być ślisko, na scenie. Nie mam żadnego pojęcia. A teraz idziemy na zdjęcie grupowe.
Manko Ziomeczki, wracamy właśnie już ze wszystkich tańców. Nie widać po nas w ogóle, że jesteśmy zmęczeni. Nie, w ogóle. Tak, nic nie widać. Angina? Nie znam. Jestem Wilhelmem. Brak oddechu? Uczucie zemdlenia? Nie ma. Zniszczenie kolan i stawów? Nie słyszałem o takim czymś. Całkowicie wysypanie pani fizyczne? Nigdy w życiu. Nie. No. Ale więc widzimy się już po umyciu. Dobra, uwaga, teraz mamy powiedzmy event. Jesteśmy przy takiej... Event biorący. Tak, albo takiej chyba galerii zamojskiej bodajże, bo no, to jest wszystko. Tam było gdzieś napisane, że to jest gdzieś City Gallery jakoś, tak? Jakoś, nie wiem, jakaś galeria miejska. Tak. To jest taki event, że jest gorąco tylko. Oczywiście przyszliśmy po Iced Tea. Tak. Bo chcieliśmy się schłodzić. No ja z loda jeszcze wziąłem, ale nie wziąłem pieniędzy, to czekam aż mi ktoś zapłaci, ten Krzysiek ma zapłacić. To czekamy na resztę, potem do parku myślę, się udajemy, będzie dobrze. No i tyle. Dobra, czekamy. A właśnie jeszcze jakie wrażenie po występie? Gorąco. Gorąco, po prostu gorąco chyba. A miałeś okazję, że tak czułeś się źle, że zemdlejesz zaraz, czy nie? Nie, że zemdlejesz to nie, ale czasami już musiałem, zazwyczaj nie oddycham ustami, bo to nie lubię oddychać ustami, nie jak coś robię. Ale teraz po spotkaniu musiałem ustami oddychać po prostu, bo już no, wszystko pod rząd waliłem, no to... No, to akurat była rzeź taka. No, gorąco strasznie było. To był właśnie, nie wiem, przynajmniej dla mnie to był najtrudniejszy występ taki fizycznie. No, ale dla was to nie wiem, czy mieliście gorszy jeszcze. Był raz gorszy. Gorszy jeszcze nawet? Tak. Tylko nie pamiętam, że to było, ale gdzieś były jakieś też, było też tak strasznie gorąco było. Tylko że tam jeszcze taka, dobra, to ja tęczyliśmy w ogóle nie pod dachem, nie? No. To też masakra miała. Ale to właśnie wiesz, niby byliśmy pod dachem, ale też słońce było tak, po takim kątem słabym. No. Więc... No, czuliśmy się tragicznie tego po występie, wbrew tego, co powiedziałem z Maksem. Ale tak. Się udało. Ale się udało, nawet Justyna nas pochwaliła. Pozdrawiam pani Justynę, która teraz to ogląda pewnie. Oby. No, no i się udało. No i się udało. Ludziom się podobało, nawet się zebrało więcej. O dziwo. Dobra. To tak, dzisiaj mieszamy perfekcyjny pre-workout. Mamy tutaj Tygrysa, Bakome Man i Skry z Piątnicy. No bo skąd? A i owszem. Na dodatek kreatyna. To jest nasze przygotowanie do treningu. Biegniesz Mateusz oraz idzie Kuba. Mieszamy Skrym i Bakome. Okej. Okay. Do czego? Do tego? Do pre-workouta. A to też twoje? To moje. Zdrowe życia z tym prowadzę. Bierzemy Tygrysa. To są karty, co nie? Uno. O. No, tak, to jest Uno, dokładnie. No właśnie. Tak. A to walkie-talkie jest. No. A, halo. To nie możesz tym pomieszać? A nie, czekaj, tu się nie miesza. To jest kreatyna. No. Ok. My tu się nie znamy, Mateusz. Wiesz, jak ja to są eksperci. Wiesz, jak ja to... Ja nie jestem żadnym ekspertem, bo ja się tym nie interesuję. Ja też nawet, kompletnie. Ale jak ja to widzę, to mi się nie tam, że robi na myśl tego, że to w ogóle się łączy, nie? No, Ja to po prostu widzę z tej perspektywy, że co żołądek musi szuć w tym momencie, nie? O Jezu, weź. Pamiętam, kiedyś mówiłem, ale dobra, właśnie jakiś kolega na mecz piłki nożnej wziął sobie energetykę, żeby właśnie, o dobra, będę miał więcej energii, no tak, wygramy to, no. Potem jak zgonował, potem nawet w trakcie meczu już tego leżał. No bo on, wiesz, pobiegał, nie? No tak, no i... Pobiegł, a potem, wiesz, zaszedł do chaty, puściło, no i co, no. Nie, on już właśnie w trakcie meczu już tak było, to było najgorsze w tym wszystkim. On jeszcze nawet kilka może walnął wtedy. To tak, było źle z nim. No ale dobra. Więc przygotowanie mamy, za chwilę potężny trening. O, proszę. Serbian Army Training Workout. Tutaj, o. Oj tak. Głośniacy, bójcie się. Dasz tutaj speeda razy dwa do tego i w pętli dasz, gifa zrobisz z tego. Kuba, pokaż sztuczkę. Łatwo. Komary gryzą. Na temat, chcesz pokazać sztuczkę państwu? Nie, o, dobra. A ci teraz mogę pokazać, wiesz? Czekaj. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. No to się nie zmienia. Okej, okay, dobra, to się wytnie. Idziemy zwiedzać Zamość. Już pokazuję, już pokazuję. Tak, ładnie. To się kameruje. Chciałam zrelacjonować wam na żywo, że się zgubiłyśmy, ale widzimy ładną budowlę przed sobą. Użyjemy map. Gdzie jesteśmy? Dokładnie, mamy gdzie to jest.
Ja wiem, czy lewa. Hej, ha, kolejkę dalej, hej, ha, kolejkę. Biegniemy. Biegi przełajowe. Sprinter nas wyprzedził. Przepiórka i bieganie. Kamera, akcja, dobra, akcja. Jest już wieczór. Tutaj księżniczka została porwana. Porwana przez teraz porywa ten koleś czapkę. Ucieka. Pozdrawiamy z Zamościa. Piękna sceneria, piękny klimat, piękne zdjęcia by były, gdyby... Piękne porwanie! Gdyby nam to coś nie wjechało. Wchodzimy do narni. Jak to się nas wygoni? No, tak jak ostatnio przy tym pałacyku. Wino rośnie. Niesamowite. Wow, cudownie. Super. Jak jest tam jeszcze wcześniej odkrzyżał łokciem. Narnia go dźgnęła. Pokaż jak ty się skaleczył z winorośnami. Podróżnicy. Nie wiem, nie byłam. Jest taki, taki hotelowy jest. Taki fajnego ma kwiatka, zdecydowanie. Ładny kwiatek. Musimy go zabrać. Ładne. Dobra, siwa. Dawaj, idziemy. To jest nasz plan. Przyniosę. Zabrał kwiatkę. Zabrałam kwiatkę. Ukradł kwiatkę. Ulubiony kwiatek. Dziękuję, widzicie? Bez fajny Bartek dał mi kwiatka. Idziemy zobaczyć mur chiński w Zamościu. Słuchajcie, kochani, dotarliśmy. Szliśmy tutaj z godzinę, dosłownie, naprawdę. A było to około 100 metrów. Tak, i to jest wielki mur chiński. Będę jak blogerka. Pomyłka to nie był mur. Wielki mur chiński w Zamościu. Według Bartka, geografa. Bartek będzie, a już Weronika nie chce być łapana. Szukamy kłódek, które miałyby odzwierciedlenie w naszej grupie tajemniczej. Iga i Mateusz albo Max. Do poprzedniego filmu po dogłębnej naradzie stwierdziliśmy, że to nie jest Iga i Max albo Mateusz, tylko Max i Ignacy. Dziękuję. Po zrobieniu zdjęć na tle wielkiego ręku i wysłuchaniu zespołu folkowego Yorick Was udaliśmy się na kolację, gdzie mieliśmy okazję zdegustować miód pitny, oprócz Łukasza, który tego wieczoru odmówił picia alkoholu. Następnie poszliśmy do naszego hotelu, gdzie każdy na swój sposób mógł odpocząć po dzisiejszym występie i popijając Nesty podziwiać uroki nocnego Zamościa. Trwa obecnie dzień drugi, mamy teraz wycieczkę MLX-em, koleś jakimś przekonał, okej. Okay. Nie było śniadania review? Wiesz co, nie było. Nie było okazji niestety. Nie miałem telefonu, po prostu nie chciało mi się. Nie chciało mi. Wiesz jak to jest. No, czy ty się dziwisz mi? Bardzo zdziwiony. Wiesz, ale... W wczorajszym dniu, wiadomo, po tańcach. A no, tak. A po co bym myślałeś? No nie, o tańcach, tak, ja? Tak, tak. Nie no, bardzo poważnie. Prawda? 32 stopni, to było męczące. Ale teraz przynajmniej byśmy mogli się wystawować w taką piękną pogodę. Niby jest słońce, ale wiatr wieje. Jest teraz, przyjemnie. Czemu akurat nie dzisiaj? No właśnie. Albo żebyśmy mogli być później wieczorem. Ale tak, obecnie mamy przyjazdkę Meleksem. Założycielu miasta Zamość, o Janie Zamość. Jan Sariusz Zamojski. 1065. Nasze instagramerki,
pozdrawiamy. Pamiętajcie, żeby oznaczyć nas przy Birkontur. No, ale nie mamy z ale nie, na Instagramie się będzie stawiały. No. Tak, już potem już wymyślił, już jest jeden hashtag taki w Polsce. Poczekaj, już niedługo będzie więcej. Wygląda przepiórka po dniach wyjazdu. Niektórzy po półtorej godziny snu. Oraz upale 32-stopniowym. Dobra, Marek. Cześć, Max. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Opuszczamy hotel Zamojski. Prawda, Ignacy? Coś się kończy, coś zaczyna. Tak, kto wie, czekamy. Dobra, widzimy się w autobusie. Na pewno jeszcze parę rzeczy ciekawych się wydarzy po drodze. A więc... A, no tak, ty nie masz jak tą ręką stuknąć tutaj w ekran. Dłoniach mam, poznam cię. Na koniec mamy disco polo. Niedotykaną i nieprzewidywalną. Poznam cię z miłością symetryczną, liryczną. I niekoniecznie czystą. Po co tak dubię i dubię, a za co tak myślisz i skubię. I tak się przykłada i mówi z ekranu i byle ci latami i wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic, już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, już nic, nie ma wolni, już nic. I tą oto piosenką zakończył się nasz dwudniowy wyjazd z występem w Zamościu. Będzie on zapamiętany jako jeden z cięższych dla nas, ale również jako ten, który przyniósł najwięcej niezapomnianych chwil i wspomnień. Dziękuję wszystkim osobom, które w większy lub mniejszy sposób przyczyniły się do powstania tego filmu, jak i zarówno całej przepiórce za ten wspólny wyjazd.